pierwsze czytanie. Powiem króciutko. Mówi o przeciwnościach, które zastajemy tutaj na tym świecie. Czas rodzenia, umierania, czas choroby, zabijania, leczenia, burzenia. Kochani, w takim świecie przeciwności umieścił nas Pan Bóg. Każda przypadłość ma swoją tutaj przeciwność. I to jest ten nasz krzyż. Chcemy radości, przychodzi smutek. Trzymamy to życie, prawda? Przychodzi śmierć. To jest ten codzienny krzyż człowieka. Aby go przyjąć, Pan Jezus przyszedł na ten świat i spotkało go to samo. Nie tylko śmierć, którą chciał ofiarować Bogu Ojcu, ale krzyż, przyjął krzyż. Chcieli Pana Jezusa zepchnąć z góry. Uszedł. Chcieli go ukamienować. Uszedł, bo chciał zginąć na krzyżu. Bo taki jest świat. Bo to spotykamy. Z tym boryka się człowiek. A zresztą człowiek to prawdziwy krzyż. Dwie linie się przecinają, a w sercu naszym krzyżuje się wszystko. Prawda? I dlatego Pan Jezus przychodzi w to ludzkie cierpienie, w ten ludzki krzyż. Taki jest sens. Naszej wiary. Dzisiaj patronem dnia w modlitwach naszych jest ojciec Pio, kapucyn, znacie, najbardziej znany święty. Ojciec Pio. Ileż miał trudności, przeciwności, przeciwników, cierpienia. Sam sobie zadawał pokutę. Ile pracy. Wszystko, co chciał zrobić, spotykało się z przeciwnością, nawet jego święte życie. Kilka razy był zatrzymany przez Watykan w odprawianiu mszy świętej, w spowiedzi na miesiąc, na rok, bo dziwne rzeczy się działy przy nim. Nie rozumieli, drodzy, zaczął budować szpital. Przez 34 lata go budował. Takie miał trudności. Szpital pod nazwą Ulga w cierpieniu, aby przyjąć ten krzyż, trzeba odpowiedzieć na pytanie, które zadaje dzisiaj Chrystus, za kogo go uważamy. Czy ten, kto nam podpowiada, jak żyć, jak wybrnąć, co zrobić? Czy w trudnościach, w tym naszym krzyżu, w tych naszych przeciwnościach pytamy: Chryste, a Ty jak byś postąpił? Doradź, kim jest dla nas Chrystus w tym dziwnym świecie, tak namacalnie dotykamy my, nasze pokolenie, dziwna choroba. Ileż to sprzeczności w tej chorobie. Jak postąpić?
Pytajmy Chrystusa. Dziwna wojna wokół nas. Pytajmy samego Boga. Bo człowiek zaczyna wojnę, a Pan Bóg kończy. Taka jest nasza postawa wobec naszej codzienności, nas wierzących. Zastanawiałem się, od czego mam zacząć rozważania, homilię przy takim wydarzeniu wyjątkowym w historii waszej, Karolino Jarosławie, i chyba od pojęcia miłości. Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób. Tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala. Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kochani nowożeńcy, w Kanie Galilejskiej właśnie odbywało się wesele. Nowożeńcy na swoje wesele zaprosili zapewne dużo gości. Zaprosili także Chrystusa. Niesamowicie im zależało po prostu na Jego obecności. Właśnie wtedy, kiedy byli tak bardzo szczęśliwi. Tyle czasu minęło od tamtego wesela, a do dziś historia ciągle się powtarza. Zaprosili także Jego Matkę Marię, nie dlatego, że tak wypadało, ale prawdopodobnie bardzo cenili sobie jej obecność i niezwykłą przyjaźń. Drodzy Karolino Jarosławie, nic nigdy być może się nie dowiedzieli, ale zawdzięczają tym swoim gościom ważną sprawę, być może całego życia. Siedziała przy stole piękna i szczęśliwa panna młoda. Uśmiechał się do niej zakochany bez opamiętania pan młody. Oboje byli nieświadomi, że w tej właśnie chwili ich radość była zagrożona. Że w kuluarach weselnego przyjęcia dokonał się cichy cud, który ocalił ich wesele. Trzeba cudu i miłości, które dziś może macie w sercach, by starczyło wam na długie lata wspólnej drogi. Trzeba tyle miłości, żeby nie wyczerpały się siły, żeby nie straciła smaku wzajemna bliskość, żeby nie zwietrzało szlachetne i rozgrzewające wino waszej miłości, tak jak w Kanie Galilejskiej. Drodzy moi, jutro, pojutrze rozjadą się goście weselni, zwiędną soczyste, świeże kwiaty ze ślubnej wiązanki, spowszedniają prezenty, pozostaną zarejestrowane kadry filmu z dzisiejszej uroczystości, waszego ślubowania i fotografie. One też kiedyś pożółkną. Do końca wspólnej waszej drogi będzie błyszczał blask obrączki na serdecznym palcu. A wy, Karolino Jarosławie, staniecie oko w oko z rzeczywistością życia. I wtedy potrzebny i konieczny będzie dla was ten, który pomoże wam jak wodę w wino przemienić miłość, wasze noce i dnie. Wiele cudów uczynił Chrystus, ale pierwszy cud uczynił dla zakochanych. Właśnie na weselu w Kanie Galilejskiej. Bo zakochani mają szczególne względy u Boga, który jest miłością.
Teraz zróbmy taką krótką refleksję. Czymże jest ta miłość, że tak za nią podążamy? Tak jej poszukujemy, potrzebujemy i tak na nią czekamy. A przecież to tylko jedno słowo, a ma tyle znaczeń. Brzmi tak normalnie, ale i tak niezwykle. Wszakże miłość to zjawisko bezpostaciowe, to coś, co istniało i trwa na wieki. Wytrwajcie w tej miłości, idąc razem przez życie, abyście kiedyś już w jesieni waszego życia, doczekawszy się wspaniałych owoców miłości i wierności, mogli z radością powiedzieć: Panie, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zaś zachowałeś dobre wino aż do tej pory. I kończąc, powiem tak. Nie wystarczy pokochać. Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. Amen. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, przed chwilą wysłuchanej Ewangelii Jezus przeprowadza, jakbyśmy powiedzieli naszym współczesnym językiem, badanie jakiejś opinii publicznej, pytając ludzi, co o nim myślą. Czyżby, moi drodzy, cierpiał na tę typową dla naszych czasów chorobę, polegającą na tym, że człowiek czuje się niepewny siebie i przekonanie o swojej wartości musi zaczerpnąć z pochwał słyszanych z obcych ust? Moi drodzy, na pewno nie. Z całą pewnością nasz Pan Jezus Chrystus nie chorował na tę formę zależności od innych. On był świadomy, kim jest i nie potrzebował, by ktoś mu to potwierdzał. Wypowiedzi innych o nim miały raczej stworzyć tło, na którym miała zabrzmieć odpowiedź apostołów na to samo pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Gdy zaś Piotr w imieniu pozostałych odpowiada, że uważają go za oczekiwanego od wieków Mesjasza, Jezus zachowuje się zaskakująco. To zobaczcie, że nie komentuje tego bliżej, lecz na pozór zmienia całkowicie temat rozmowy. Zaczyna mówić o swoim przyszłym cierpieniu i wzywa apostołów, by i oni wraz z nim weszli w tę rzeczywistość. W tym nagłym zwrocie kryje się, moi drodzy, jednak jakaś ważna, zobaczcie, myśl. To, co inni o nim mniemali, mianowicie, że jest on kimkolwiek innym niż Syn Boży, było tylko niezobowiązującym poglądem, takim jak nieraz słyszymy, jak wstawiamy na przykład jakieś między stwierdzenia, że pogoda dzisiaj jest może marna, że politycy nas znowu, mówimy, oszukali.
tego, zobaczcie, typu stwierdzenia, nie osobiście dla wypowiadającego je nie znaczą, ale gdy ktoś uznaje Jezusa za Mesjasza, Syna Bożego, to nie jest jakiś pierwszy z brzegu ogólny pogląd, ale wezwanie do kształtowania swego życia według Jego wzoru i Jego mocą. Ten, kto uznaje Jezusa za Boga, który wstąpił w ludzki świat, nie może żyć tak, jak gdyby Go w ogóle nigdy nie było. I zobaczcie, moi drodzy, to pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Kieruje dzisiaj nasz Pan Jezus do wszystkich ludzi, ale zwłaszcza do tych, którzy uważają się za Jego uczniów, a nawet więcej, do każdego z nas tutaj dzisiaj obecnego. To drążące pytanie, przed którym nie powinno się uciekać, należy na nie odpowiedzieć tak lub inaczej. To pytanie zasadnicze, zwłaszcza dla nas, moi drodzy, dla katolików. Osoba, która tak żyje, tak postępuje, to ona przybliża się coraz bardziej do Jezusa, bo wie, że On stoi w centrum naszej wiary, że jest jej podstawą i ukoronowaniem. To, moi drodzy, nieraz, zobaczcie, słyszymy, że o islamie mówi się, że jest to religia świętej księgi. O hinduizmie słyszymy, że jest to religia rytów. O buddyzmie, że jest religią etyki. A chrześcijaństwo to religia, zobaczcie, bosko-ludzkiej osoby Jezusa Chrystusa. Prawdziwa chrześcijańska wiara zaczyna się dopiero od odkrycia tej osoby i rozwija się w miarę, jak przyznaje się jej coraz ważniejsze miejsce w swoim życiu, aż do miejsca centralnego. Moi drodzy, to odkrycie Jezusa jest szczególnie, zobaczcie, ważne w dzisiejszych czasach, w których łatwo stracić wiarę. Często zaskoczeniem i smutkiem dowiadujemy się, że stracił ją nawet ktoś, u kogo wydawała się ona mocno ugruntowana. Ile razy słyszymy, że ktoś chodził w niedzielę do kościoła, był osobą praktykującą, wierzącą, po pandemii już nie wrócił, bo tego, mówi, nie potrzebuje. Utracił swoją wiarę. Moi drodzy, kim zatem może być Jezus dla nas? To tak sobie, moi drodzy, myślę, że możliwe są różne odpowiedzi. Może być, zobacz, nauczycielem, który swoim słowem uczy nas Bożej prawdy i mądrości, objawia nam Boga, wzorcem, który swoją postawą pokazuje, jak powinno się żyć i zwłaszcza jak traktować innych, jak wcielać w życie trudną sztukę miłości bliźniego. Panem, który jest w nas obecny poprzez sakramenty, przede wszystkim Eucharystię, i w nich daje nam siłę do dobrego życia. Pocieszycielem,
który przez różne doświadczenia życiowe, przez dobrych ludzi przynosi nam umocnienie, odwagę i nadzieję, i że jest fundamentem naszej ponad 2000-letniej już kultury i historii. Moi drodzy, dzisiaj Kościół daje nam do naśladowania świętego Ojca Pio, który swoim życiem mocno ukochał Jezusa i wyznawał, że jest On Jego Mesjaszem, że jest Jego Zbawicielem. I posłuchajmy takiego świadectwa o Ojcu Pio. Podczas liturgii słowa święty często nie mógł powstrzymać łez. Nie tylko dlatego, że tak intensywnie przeżywał każde słowo, lecz również dlatego, że przepełniała go wdzięczność do Boga, który zechciał przemówić do ludzi. Ofiarowanie było dla niego oczekiwaniem na przemienienie zwykłego chleba w chleb z nieba. To było oczekiwanie na wschód słońca. Podczas konsekracji dokonywało się, jak mawiał ojciec Pio, nowe, cudowne zniszczenie i stworzenie. Zniszczenie i stworzenie, czyli tajemnica ofiary ukrzyżowanego, który ponosi haniebną śmierć zaliczonego do złoczyńców, aby stać się Eucharystią dla milionów. Gdy ojciec Pio wymawiał słowa konsekracji: to jest ciało moje, to jest kielich krwi mojej, a słowa te wypowiadał bardzo wolno, to rzeczywiście uczestniczył w tragedii Golgoty. Chrystus wyciskał na nim to, co sam przeżywał: miłość, cierpienie, śmierć. Jego msza święta była całą męką Zbawiciela, a uczestniczący w niej wierni stawali się częścią grupy osób modlących się na Kalwarii. Wreszcie nadchodził czas zjednoczenia, komunia święta. Na ten moment ojciec Pio bardzo czekał. Kiedyś powiedział: gdybym któregoś dnia został pozbawiony komunii świętej, umarłbym. Dla ojca Pio Jezus był Mesjaszem. Był tym, dla którego oddał całe swoje życie, który swoim życiem pokazywał, jak wypełniać właśnie misję Jezusa Chrystusa, jakim należy być człowiekiem, jak żyć właśnie w zjednoczeniu z Bogiem. I moi kochani, tego nam wszystkim właśnie życzę, aby ta Eucharystia była naszym wyznaniem właśnie wiary, że ufamy i wiemy i wierzymy, że Jezus jest naszym Mesjaszem. Amen.